Jesteśmy na etapie zakończonych procesów związanych z oczyszczaniem, z dokumentacją w pełną cyfrową skanowania laserowego 3D, z pełną dokumentacją przestrzenną związaną z fotogrametrią, ale też również z pracami badawczymi, które rozpoczęły się i to tak poważnie, ponieważ mamy założone już 3 wykopy. Pierwszy wykop prawie na ukończeniu, 2 kolejne zbliżają się do końca. Wszystko w harmonogramie i zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim się odbywa. W naszych wykopach udało się odkryć warstwy zasypiskowe, które są częścią do takiego funkcjonowania też tego naszego kościoła kolektyckiego. Bardzo dużo tych warstw, bo około 25, więc tutaj bardzo ładnie nam to też wytłumaczy ten proces zasypywania pewnych elementów związanych z samą budową prezbiterium i ołtarza. Po drugie, udało nam się dotrzeć do warstw naturalnych, czyli wiemy na jakiej głębokości, do jakiej głębokości możemy spodziewać się tych nawarstwień, a potem oczywiście budowlanych, natomiast później już nie będziemy sprawdzać z tego względu, że wiemy już na jakiej powierzchni, na jakiej głębokości możemy się spodziewać tak zwanego calca archeologicznego, czyli końca naszych badań. Nie jest odkryty ten masyw zachodni i tutaj te badania będą prowadzone w postaci wykopów ustawionych, zlokalizowanych w taki sposób, żeby jak najmniej naruszać struktury ziemne obecnego kościoła, a żeby jak najwięcej dowiedzieć się o przebiegu murów kościoła kolegiackiego w części zachodniej. Czy była tam wieża, z której strony było wejście, jak, że tak powiem, długi był ten kościół. Jest cały plan prowadzenia badań archeologicznych, harmonogram prowadzenia badań archeologicznych. On jest uzależniony też i od technologii badań. Będą robione wykopy we wnętrzu katedry, ich będzie 14. Będą kolejno eksplorowane w taki sposób, żeby nie naruszyć statyki i nie stwarzać zagrożenia dla istniejącej budowli. Po przebadaniu określonych wykopów, udokumentowaniu ich, one zostaną zasypane tak, żeby tą stabilność podłoża gruntowego katedry zapewnić. I te badania są w tej chwili prowadzone zgodnie z tym harmonogramem. Mówimy o czasie około 3 miesięcy. Mamy do czynienia z niezwykle ważnym obiektem, z katedrą, gotycką katedrą opolską, czyli jest to najważniejsza świątynia w Opolu, przynależna do wielkich świątyń śląskich. Badania archeologiczne wykazały pierwszą świątynię gotycką czy wczesnogotycką Opola. I nasz zespół ma koordynować wszystkie jakby problemy związane z wykopaliskami, bo to są nie tylko archeolodzy, ale również nauki pomocnicze archeologii, czy w ogóle historii sztuki. Są specjaliści od architektury, od historii, od antropologii, od konstrukcji, bo to wszystko się wiąże z przyszłą ekspozycją wnętrza kościoła. A więc dobre udokumentowanie i pokazanie, przekazanie nauce, szczególnie polskiej nauce, jest to niezwykle ważne dla kultury narodowej, przekazanie nauce wyników, bo to jakby historia tej katedry po raz pierwszy ujrzy pełne światło od samego początku. Mamy jedyną taką możliwość, aby odkryte relikty architektoniczne przebadać pod względem właśnie użytych zapraw, użytych spoin, warstw malarskich, które pokrywają na przykład cegły czy wątek ceglany, tudzież warstw pobiał, czy też warstw pobiał kolorystycznych, które pokrywają spoiny. I to wszystko my, konserwatorzy, musimy przede wszystkim zobaczyć, więc ten ogląd tutaj i doświadczenie nasze jest ważne. I oczywiście później tak pobrać materiał do badań, aby niezbyt naruszyć te wszystkie warstwy cenne, historyczne, zabytkowe. Moja dziedzina, która jest to genetyka sądowa, która jest w stanie odpowiedzieć na wiele pytań, na które nie jest w stanie odpowiedzieć ani antropologia, ani archeologia i inne badania.
Genetyka dzisiaj z kolei może nam dostarczyć namacalnych dowodów, takich bezdyskusyjnych dowodów na temat biopochodzenia, na temat pokrewieństw pomiędzy konkretnymi osobnikami i pochówkami, które są odnajdywane na stanowisku, ale też w stanie jest dostarczyć takich rzeczy, o których jeszcze do niedawna traktowaliśmy jako zupełna futurologia, czyli koloru oczu, koloru włosów, czyli przybliżyć nam obraz tych osób, które odnajdziemy oraz wskazać nam możliwe pochodzenie biogeograficzne, czy też nawet pochodzenie konkretne do konkretnych rodów, czy też konkretnych osób, których przedstawiciele żyją do dzisiaj. Jedną z ostatnich warstw, którą mamy, to jest warstwa osadnicza, taka, która charakteryzuje nam troszeczkę to życie współczesnych wtedy ludzi. Natomiast będzie potrzebny nam kontekst, czyli piękna katedra, wspaniałe miejsce, niesamowici ludzie, również pochowani i nawet na tym cmentarzu dookoła, ale oni też gdzieś żyli, jak wyglądało to ich życie, więc będziemy budować obraz, może dobrym wyjściem jest katedra akurat, ale będziemy obraz budować całej społeczności, zaczynając od katedry, która żyła wtedy na początku wieku XIII.